Jesteśmy w Krakowskim Parku Technologicznym. Dzisiaj odbywa się Demo Day inkubatora Digital Dragons. Inkubator Digital Dragons to wyspecjalizowany program inkubacji dla młodych studiów growych. Dzisiejszy Demo Day stanowi zwieńczenie programu inkubacji, na który zaprosiliśmy dziennikarzy, inwestorów, mentorów oraz śmietankę polskiego game devu, którzy wysłuchają dzisiaj 3-minutowych prezentacji naszych wspaniałych 8 zespołów. Przez ostatnie 4 miesiące zespoły z Wrocławia, Gdańska, Gdyni, Warszawy i oczywiście też z Krakowa uczestniczyły w cyklu warsztatów, ćwiczeń, zajęć, konsultacji. Mi się bardzo spodobał inkubator. Z jednej strony mamy bardzo profesjonalną wiedzę od wyjadaczy z branży, z drugiej strony poznaliśmy dużo zespołów, które są w bardzo podobnej sytuacji jak my, więc możemy się też nawzajem wspierać. Dzięki KPT udało nam się zorganizować nasz pierwszy Game Jam, gdzie w ciągu 2 dni udało nam się pracować w jednym miejscu z całym zespołem. Dzięki zajęciom w inkubatorze bardzo podkręciliśmy komunikatywność naszej gry i też sposobu mówienia o naszej grze. Dla nas jako nowego studia chyba najważniejszym elementem, który dzięki inkubatorowi udało się osiągnąć, to tak naprawdę przez kontakt do mentorów byliśmy w stanie zobaczyć, jak wygląda produkcja, jak skomplikowana jest i jakich kompetencji wymaga od członków zespołu. Wiem, że zrobiły na mnie olbrzymie wrażenie zajęcia z Markiem Wylonem na temat obecnego zbierania informacji o zachowaniach graczy. To otworzyło mi oczy na wiele spraw. Na moim osobistym podium znajduje się 3 mentorów. Jest to Daniel Sadowski, Łukasz Hacura i Radek Ratusznik. Od designu przez kwestie produkcyjne, aż na kończąc na Łukaszu, który dość nie patyczkował się z nami, ale uświadomił nam nasze braki. Wydaje mi się, że to były zajęcia, które naprawdę dały nam najwięcej. Dowiedzieliśmy się dużo ciekawych rzeczy nowych, o których można powiedzieć, że nie mieliśmy pojęcia albo troszeczkę inaczej postrzegaliśmy. Wpłynęło to mocno na to, w jaki sposób będziemy chcieli dalej rozwijać właśnie promocję naszej gry.